Today I'm very excited to show you some of the latest features from MSI Gaming Notebooks. Take a look here. This is the second generation of MSI GT70 Dragon Edition, a gaming notebook that fulfills every gamer's dream. MSI has been talking to gamers for years, and I know what a good gaming notebook is. When I play games, speed is important. This notebook gets extremely fast speed. Thanks to MSI's exclusive Super 8 2 technology, it makes writing and reading up to 15 times faster than using a normal hard drive. MSI GT70 Dragon Edition 2 is equipped with one of the most powerful processors and graphic cards ever. Plus, MSI's killer weapon, NOS, which will boost extra 10% of CPU and GPU performance. MSI GT70 can handle even the toughest games out there. Fast performance isn't everything. MSI got more feature designed for gamers than power users. Don't want to burn your palms? Even after playing games for hours, MSI Cooler Booster 2 and its special thermal design can keep GT70 Dragon Edition 2 always cool and stable. It brings out heat dramatically and makes you comfortable. You need a speedy internet connection to dominate first-person shooting games? MSI Killer Double Shot will ensure you act faster than your enemies, whether you are playing on a LAN network or wireless. In addition, you don't want anything like antivirus or Windows Update to disturb you. With Killer Double Shot, MSI GT70 Dragon Edition 2 prioritizes all these tasks and gives you the best internet connection with your choice. Besides, say goodbye to waiting. Watching online HD videos will be faster than ever. Sometimes you may want to check walkthroughs or Facebook status while playing games, and it will be a breeze using MSI GT70 Dragon Edition 2. Matrix display can let you work with up to 4 monitors at the same time. No adapter is required. You don't ever need to jump out of the game anymore. I'm a professional StarCraft player, and I know better than anyone else how important a good gaming keyboard is. MSI works with SteelSeries to deliver the best gaming keyboards on notebooks. MSI GT70 Dragon Edition's 17.3-inch full HD anti-glare screen is big enough and comfortable to eyes when using notebooks for hours. In addition, DynAudio and Audio Boost make music relief. Okay, for gamers and power users, MSI GT70 Dragon Edition 2 is your best choice. MSI notebook, top player, top choice. Okej, także witam was ponownie po kolejnej krótkiej przerwie reklamowej. No cóż, tak jak mówiłem, my czekamy. Myślę, że dosłownie za moment wszystko powinno się zacząć. No niestety ten pierwszy mecz no nie należy do udanych, ani wygranych. Także czekamy na mecz LC Gaming versus NIP. No i tak to pani wygląda. Oczywiście witam wszystkich, z którymi się jeszcze nie widziałem. Czy zielony uspokaja? No, nie zawsze, ale jakoś tam może na mnie działa. No, jakbym miał czerwony kolor ścian, to byłoby ciężko chyba. Okej, my za moment dostaniemy GoTV do kolejnego meczu. No i by teraz jakoś nam to wyszło. Widziałem, że naprawdę sporo osób nas tutaj oglądało. Także, no, głupio byłoby jakoś tak źle zagrać. Bye.
Co do pierwszego meczu, no niestety nie wygraliśmy. Przegraliśmy. No może nie takim dużym wynikiem. No ale no, na tej pierwszej połowie zostaliśmy zmasakrowani. Zobaczymy, jak będzie z Lipem. Myślę, że będzie równie ciężko, a jak nawet nie ciężej. No ale trzeba się starać. Ja póki jeszcze tego nie ma, to postaram się tutaj coś tutaj jeszcze poustawiać i za moment zalogujemy się na GoTV, wyjdziemy na serwer, jeśli jest już dostępne. Okej, okay, GoTV już mam, jestem już na serwerze, także może tą muzyczkę wyłączymy już sobie. Jakaś szybka reklama i można zaczynać. The legend begins with MSI Dragoon Army. A unique and legendary army comprised of an elite group of fighters. Now pick up your ammo and weapons. MSI Gaming Motherboard, Gaming Graphics Card. MSI Gaming Notebook, Gaming All-in-One PC. Dragoon Army with MSI to conquer any battleground. Top player, top choice. Okej, okay, ja już jestem. Widzę, że tutaj strasznie się burwelsujecie odnośnie tych reklam. No niestety, takie są warunki, także jeśli komuś to nie pasuje, to zawsze może obejrzeć na drugim streamie. Zresztą ten drugi stream i tak jest. I tak jest z takimi samymi reklamami. Takie są warunki i dzięki temu, że mamy te... Dzięki tym reklamom możemy puszczać streama, także no... Jeśli nie będzie tych reklam, to nie będzie streama z meczu. Tak to wygląda. My cały czas czekamy. Dobra, mamy już restart. Myślę, że wszystko jest już ustawione poprawnie. Lecimy. 5-1, nie no, bez przesady. Dopiero teraz restart.
Ja jestem prawy, cześć. Po lewej stronie, gdzieś tak po środku, macie mój nick. Jeśli nie wiecie, kto jest po tej stronie mikrofonu. Okej, okay, czekamy jeszcze na jakieś restarty. Swoją drogą, tutaj zaraz ma fajne fajnego skina do 2000. Ja w te skiny się naprawdę strasznie wkręciłem. Nie wiem jak wy, ale no dla mnie to jest bomba. Dobra. Czy będzie ta runda nożowa wyczekiwana przez nas? Mam nadzieję, że tak. Dokładnie, mamy już rundę nożową. No i zobaczmy, co z tej rundy wyjdzie. Kto tym razem okaże się lepszy. Jak na razie Pitstazem na spółkę zbijają nam tutaj Get Right. Teraz Exist szybko wyciągnął Hypera. Pit, Freiberg teraz szybko. Mamy 3 versus 3. Taz jest tylko na hita. Zresztą Freiberg i Fiflaren również. Pit zabija. No i myślę, że tej rundy już nie możemy przegrać. Zobaczmy, mamy 2 versus 1. No, Forest to może jeszcze wygrać, ponieważ my też jesteśmy na hita. Dokładnie, no i został tylko Snacks. Pojedynek na kucakach. Może być i ciekawie. Snacks, no to jest jeden dobry hit. Jeden dobry hit i mamy rundę nożową. Czekamy, czekamy. Snacks tutaj biega. Jest frag! Jednak udało się Jaruczowi zbić Foresta, no i mamy rundę nożową dla nas. Ależ to było emocjonujące, naprawdę. Dawno takiej rundy nożowej nie widziałem. No dobra, także zaczynamy. LC Gaming zaczyna po stronie CT, dokładnie. Wszystko jest już tak, jak być powinno. No i jedziemy. Okay, jeszcze raz starcik oczywiście, żeby nie było. No i myślę, że już teraz to jest taki najbardziej oficjalny start. Dokładnie. Także startujemy, no i zobaczmy, jak NiP będzie nas tutaj próbował atakować. Który bombsite wybiorą? Myślę, że będzie to bombsite B, tak to przynajmniej wygląda. Dokładnie, oj, tam bardzo agresywnie podchodzą. Fiflaren niestety 2 fragi, oj, bardzo szybkie. Pit i Snacks naprawdę nie mieli nic do powiedzenia. Powiedział jakiś Hakon, trochę zbił HP. Teraz jeszcze zabija Foresta, teraz nie, no i coś może z tego wyjść. Chociaż paka jest już zaplantowana, ale został tylko Get Right, no i... Myślę, że z Get Rightem damy radę we trzech. Oj, ciężko. Neo strzela, udało się. Paka już na spokojnie rozbraja. Teraz, no i mamy pierwszą rundę pistoletową dla ESC. Nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę, ale no naprawdę ta pierwsza, te pierwsze 2 fragi od Fiflarena bardzo szybko to było rozegrane. No, myślę, że najważniejszy cel, czyli zaplantowanie paki, było wykonane wzorowo. Także zobaczymy, co będzie dalej. Ważne, że to my jednak wygraliśmy tą pistoletówkę. No i ciekawie jestem, co będzie dalej. Wszystko raczej będzie działo się na bombsite. Aha. Od małej drabinki mamy Get Righta i Exista. Fiflaren od Elki próbuje się tutaj strzelać. No ale jak widać, tutaj nic się nie dzieje. Na odnodze bardzo ładni tasy z Pitem radzą sobie, bo zabili już jednego zawodnika. To jeszcze Forest jest bardzo mocno bity. Zresztą wszyscy są bardzo mocno bici, jeśli chodzi o NiP. Zobaczmy, co teraz. Pit, jeśli dobrze się, w dobrym momencie się wychyli. Momencie, przepraszam, wychyli się, to może uda mu się to zrobić. Dokładnie, jest ten frag. Tam jeszcze w Elce chyba siedzi Fiflaren. Dokładnie, on teraz, dopiero teraz wyskoczył. Hyper! Razem z Neo, no i Pit razem z Hyperem zabijają. Teraz tylko Exist, no i czekamy. Czekamy, chociaż tutaj robi się niebezpiecznie. Exist już 2 fragi na swoim koncie. Ale to jest cały czas no, runda eko w wykonaniu NiPu, także no, dosyć agresywnie tam wszystko zostało rozegrane. Ale na sam koniec Snacks już bez żadnych problemów zdobywa tą rundę dla swojej drużyny. 2-0 ESC Gaming prowadzi z NiPem.
Tak samo było chyba podczas meczu z Asana Dragons. To trzecią rundę niestety straciliśmy. Oby ta trzecia runda tutaj w tym spotkaniu należała do nas. Także bardzo mocno trzymam kciuki, żeby nic tam przypadkiem nie wyszło. Zobaczmy co teraz. Kałachy już są. U nas są jeszcze Famasy. M4 Taz na swojej miejscówce pewnie zabija Exista teraz Freiberg. Oj. Męczy się tutaj Pit, ale bardzo mocno go obił. Jeden dobry strzał i nie udało się go zabić. Nie wiem jak to możliwe. To był jeden celny strzał i byłby wrak, a tym razem nie wyszło, ale zrobił to Neo i to na Foreście. Także bardzo dobrze to rozegrało, no i zobaczmy co będzie dalej. 3 vs 3, Freiberg tylko 2 HP, Fischlaren 53, Neo 40. No i zobaczmy co będzie dalej. Taz jeszcze czeka na tej odnodze, ale Freiberg raczej tutaj nie wyjdzie. Fischlaren podchodzi pod bombside B, no i to jest myślę, że dosyć ważne. Tam Fischlaren się chyba trochę podpalił? Dokładnie, chyba tak. Hyper ładnie rzucił, ale tam paka jest zaplanowana. Hyper niestety ginie. Mamy 3 versus 2. Mało HP, bardzo mało HP mają zawodnicy z NiP-u. Teraz 98 można zrobić. Wierzę, że uda mu się wygrać tą rundę. To bardzo ważną rundę dla ESC Gaming. Zobaczmy w BS-ie. No i tak bardzo blisko by tutaj Gatorade, ale nie wyszło. Szkoda, naprawdę szkoda, że Pit nie zbił tam na początku bodajże Freiberga z odnogi. Także, no nie wyszło. Nie wyszło tym razem. 2-1. Zobaczymy, co będzie dalej. Sprawdźmy jeszcze ustawienie, który bombside wybiorą terroryści. Czy będzie to bombside A? No trochę zakręciło się tutaj. Taz oczywiście, tak jak reszta jego kolegów, ma eko. Neo zabija Getrite'a, Forest, teraz jeszcze raz Neo, teraz znowu Forest, no bardzo szybko te fragi lecą, Freiberg strzela, Taz, Hyper, mamy 2 versus 1, no i czy to się uda wygrać, czy uda się wygrać tą rundę na Echo? Freiberg ma tylko 15 HP, także to jest jeden celny strzał, Hyper musi się już cofać razem z Tazem, albo no któryś z nich musi coś tutaj koniecznie zrobić, bo on już podchodzi pod bombside B, tam zaraz będzie schodził powoli tą drabinką, żeby przypadkiem tam nie spadł. No i zobaczmy co będzie dalej, czemu oni dalej skaczą na tym bombsize, a skoro Freiberg jest na B, Hyper z Tazem podchodzą już od Eski, no i zobaczmy czy to się uda zrobić, Taz ma kałacha, także to jest dobry strzał Freiberga, no i to się uda zrobić, no jeszcze nie, tak bardzo nam mało brakuje do wygrania tej rundy. Tak bardzo brakuje Hyper, on zaraz tego nie zauważy, on przed smokiem siedzi, Hyper co on zrobił? Czemu on go nie zauważył, nie wiem jak to możliwe. My mamy co prawda X-Ray'a, ale myślę, że tam on już wystało z tego smoka. Szkoda. Naprawdę szkoda, ale i tak bardzo dobrze rozegrana runda Echo. To trzeba podkreślić, że my graliśmy tylko na pistoletach. Nic więcej nie mieliśmy oprócz tych pistoletów. Także i tak bardzo dobrze to wszystko rozegraliśmy. 2-2. ESC Gaming versus NiP. Zobaczmy, co będzie dalej, co tutaj nas czeka. Pit na odnodze, Fischlaren jeszcze. Tak naprawdę nie wiem, gdzie on dokładnie siedzi. Czy przed Elko tutaj? Chyba tak. Na bombsidzie B tak dosyć swobodnie Getrite się porusza. Jeszcze zabija Snaxa, no nieciekawie. Snax tutaj zazwyczaj dokładnie, on sam tutaj to krył. Hyper dopiero teraz wyszedł z Eski. Paka, czyli Fischlaren już leci pod bombside B, no nieciekawie. Zobaczmy, paka jest już plantowana, 4 versus 5. Co będzie dalej? Getrite, 11 HP. Zobaczmy, co to będzie dalej. No Forest, no niestety, zabija Taza. Hyper cały czas czeka, Neo zabija Getrite'a. Teraz Hyper podchodzi, no i może mu się to udać. Jest jeden frag, na tym się skończyło. 3 versus 2, Exist, 73 HP. Pit z Neo próbują cały czas napierać. Nie udało się Piotkowi trafić na Neo. No niestety to było już, myślę, że dla niego za dużo. Także trzecia runda dla NiP-u. 3-2. 8-4 prowadzi Neo, 5-2 Freiberg, bądź Freiberg. Jak tutaj powinno się go wymawiać? Bo raz mi mówił, że Freiberg, raz Freiberg. Sam już do końca nie wiem.
ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało, bo mamy rundę Echo. Tą rundę Echo raz wygraliśmy. Zobaczmy, teraz Snax, no, pobijał dosyć. Jeszcze nawet zabił, może będzie jeszcze jeden, no nie udało się, ale tam Freiberg ma już 0, Fiflaren ma 60 HP. Zobaczmy, co będzie dalej. Mamy te pistolety, także no dużo tutaj już raczej chyba nie wyjdzie. 3 versus 2. Taz jeszcze, no może uda mu się wejść na plecy. Dokładnie, zabija Getraita, mamy 2 versus 2. Neo jeszcze się strzela. Taz na spokojnie, uważaj Wiktor, bo tutaj jest Fiflaren, ale on, jego już nie ma. Został tylko Forest, wystarczy rozbroić na raz, no i to może się udać. 9, 8, 7, 6, tutaj Neo cały czas biegnie. Taz, uważaj, nie wyszło. No i niestety, kurczę, gdyby miał Taz... Gdyby Taz miał defa, to by coś z tego wyszło. Na pewno udałoby się rozbroić tą rundę, albo no na pewno... Rundę, co ja gadam, bombę. Na pewno byłoby bliżej. A tak, mamy 4-2 dla NiPu. No ale znowu trzeba pochwalić, znowu dobrze rozegrana runda Echo, bo to znowu była Echo, także i tak ładnie się zachowaliśmy. Zobaczymy, co będzie teraz na tych, na tym fullu, bo to jest też dosyć ważne. Zobaczmy, teraz Pit, jakieś lagi mamy drobne, ale udało się Piotrkowi zabić Freiberga. I teraz Taz, jest jeden frag, może będzie drugi, jest drugi, tam na elektryku cały czas siedzi Fiflaren, no ma bardzo mało HP, Taz już dwa fragi, no i zobaczmy, tylko Fiflaren został, on zabija Taz, ale został szybko zabity przez Hypera, także na ten bombside nie mogą wejść tutaj zawodnicy NiPu, także bardzo ładnie rozegrane, no i mamy 4-3, oby tych kilka rund jeszcze teraz nam skoczyło. Zobaczmy, jak to wygląda na tabeli. 9-6 Taz, 9-5 Neo, 8-5 Forest, Freiberg, 6-4. Dobry Heika? Nie, no Heik zabierze więcej, on zabrał tylko 2 HP. Exist czeka jeszcze nad Maodrabą. Pit, ładny Heik, no i świetna głowa. Może będzie jeszcze jedna, oj, bardzo mocno oberwał. Musi uważać. Exist cały czas czeka na mojej drabie. Ona przed nim, raczej pod nim, Taz. Teraz Fiflaren wychodzi z tej Elki, ale tam na spokojnie wyczekał. No, czeka na niego Hyper. Zobaczmy, co będzie dalej. Teraz Taz, świetnie. On naprawdę w tej, pod tą małą drabą czuje się jak u siebie, jak ryba w wodzie. 4-4 LC Gaming versus NiP. No i oby teraz, no im więcej tych rund, tym lepiej. Trzeba korzystać z tej strony, skoro mieliśmy możliwość wyboru, po której zaczynamy. Zobaczmy, jak to będzie tym razem wyglądało. Pit cały czas w okolicy chodnogi, Hyper przed Elką, tam kręci się Fiflaren. Taz w BS-ie siedzi, nie tak jak wcześniej centralnie w małej drabie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały czas wszyscy powoli podchodzą. Pit musi uważać, bo on zaraz będzie miał bliższe spotkanie z zawodnikami NiPu. Zobaczmy, on cały czas czeka. Zaraz coś tutaj mu wyjdzie. Fiflaren cały czas kręci się przed tą Elką. No, myślę, że są nastawieni na wyjście na ten bombsite, na bombsite A. Tylko na pytanie, jak mi to wyjdzie. Forest zaraz wychodzi na tej centralnie, na tej odnodze nikogo nie ma. No i niestety Pit dostał dobre strzały od Foresta, ale Hyper teraz jeszcze Taz, jeszcze raz Neo, mamy 4 versus 2. Na elektryku są praktycznie zmiażdżeni zawodnicy NiPu, świetne fragi od Taza, no i teraz tylko Neo zabija Getraita. Naprawdę znowu kolejna ładna runda. 5-4 LC Gaming prowadzi. Zobaczmy, jak teraz zawodnicy z NiPu będą nas atakować. To jest runda Echo, no i zobaczmy, co z tej rundy Echo nam wyjdzie. Snax, no, próbuje strzelać, bardzo mocno obił, nawet zabił dwóch zawodników. Tam jest jeszcze dwójka, na odnodze czaił się tylko chyba Forest. Reszta została na bombsidzie B, no i na tym bombsidzie B zostaną zabici, już zostali zabici przez Neo i Taza, także
przepraszam, Neo i Snaxa. Bardzo ładnie to było rozegrane, no i myślę, że wygląda na pewno lepiej niż podczas meczu przeciwko Astana Dragons. 6-4 SC Gaming prowadzi. Zobaczmy jeszcze raz tabelę. Taz na prowadzeniu po stronie Terro. Teraz Taz, jest jeden frag. Tam na pod, nad mało drawo, przepraszam. Jeszcze kręci się Get Right. Na odnodze mamy Foresta. No i to jest standardowe chyba ustawienie. Cały czas grają to samo zawodnicy Nipu. Teraz Snack zauważył, no i zabił, i tam chyba w biodro poszło. I teraz Pete próbuje tam strzelać się z Forestem. No i nawet dobrze mu to wychodzi, ponieważ Forest ma tylko 32 HP. Mamy 5 versus 3. No odnodze cały czas jest Forest. Fiflaren myślę, że będzie chyba schodził mało drabą. Albo będzie próbował swoich sił na bombsite B. Zobaczymy. Forest cały czas na tej odnodze. Taz czeka i zauważył tam Fiflarena w mojej drabie, także widzimy, że automatycznie wszyscy podchodzą pod ten bombsite. Snax jeszcze czeka, może ktoś tam jednak wyjdzie. Hyper, teraz Freiberg i Fiflaren, czy oni to zrobią? Oby nie, mamy dużą przewagę, 4 versus 2, ta strzela się i zabija teraz tylko Freiberg w Elce. On już raczej nic tutaj nie zrobi, no chyba, że zabija jeszcze Taz, ale najważniejsze jest to, że mamy kolejną rundę. No i to trzeba podkreślić, mamy 7-4 na NiP, także naprawdę jest dobrze. Jest dobrze, no i aby było jeszcze lepiej. 15-7 Taz, 8-8 Freiberg, także tutaj no jest ta wyraźna różnica. Za Tazem Neo 14-6, a za Freibergiem Forest 9-9, także widać tą różnicę w statach. No i zobaczmy, co będzie dalej. Snax znowu na tym bombsite B od dolnego. Na dolnym zamku. Patrzę, czy ktoś tam może wyjdzie. Exis już przeskoczył. Nie wiem nawet, jak on tam zdołał przeskoczyć. Przełączmy się może na Filipa, bo on zaraz może się spotkać z Exisem. Fiflaren również tutaj podchodzi. Get right. No tutaj dużo zależy od Filipa i Janusza, bo jeśli uda im się jakoś ich zahamować, to zawsze mogą zawrócić i wybiec na małą drabę, gdzie czeka na nich Taz. No ale zobaczymy, oni cały czas podchodzą pod bombsite B. Teraz widzimy, że już cofa się, no i mam nadzieję, że zaraz to wszystko się zacznie tak, jak powinno. Snax, wychodzą już zawodnicy, no niestety zabili nam Filipa. Teraz Snax musi uważać, bo tam wychodzi mu ze smoka. Nic nie widzi przez ten smoke, ale no naprawdę nie może nawet gdzie strzelać, bo nie wie, naprawdę nie wie. Exis ma tylko 2 HP, także to jest dobry strzał, dobry hejki po nim. Fiflaren również. Przez te smoki nic tutaj nie widać. Pete próbuje podchodzić, teraz zabija Fiflarena, ale ta paka jest zaplantowana. Pete niestety zbity przez Freiberga. No i zobaczmy, co będzie dalej. Mamy zaraz obronę opakerem. To jest 3 versus 3, 3 versus 2. Teraz musi się postarać i rozbroić jak najszybciej tą bombę. Mamy 3, 2 versus 1. Get right. Teraz Hyper musi obrodzić swojego kolegę przed wybuchającą, przed atakującym Get Rightem, ale nie udało się. Nie udało się. To chyba była dosłownie naprawdę sekunda, czy dwie sekundy? Nie wyszło. 8-4 SC. Dalej na prowadzenie, ale szkoda tej rundy, bo naprawdę można było to zrobić, chociaż udało się, co ja gadam? Udało się przecież! Przecież to rozbroił, co ja gadam? Ojej! Ja to jestem zakręcony, no widzicie, sorry! Ale strasznie się zakręciłem, już w szoku byłem. Udało się, wiem. Zobaczmy teraz, bo teraz również może się udać, ponieważ mamy tą przewagę. Mamy 5 versus 3, 5 versus 2, no i to jest masakra w wykonaniu ESC Gaming. Zobaczmy, mamy 4 versus 1, no i udało się wygrać kolejną rundę. Także 8 i 9 runda dla nas. Naprawdę jestem w totalnym szoku, nie wiem, co się dzieje. Musicie mi wybaczyć, bo po prostu po tej rundzie, po tym meczu z Astana Dragons byłem no już O Boże.
Wyleciało mi już kompletnie wszystko z głowy, także byłem zamieszany po tym meczu z Astana Dragons, w szoku jestem, dokładnie. Mam nadzieję, że w szoku będą również, zresztą chyba już są zawodnicy z NIP-u. Zobaczmy, co będzie teraz, a teraz Hyper otwiera rundę z swoim fragiem, zobaczmy. Teraz Fiflaren bardzo mocno obijany jest, jeszcze Snax zabija Exista, no i teraz tak naprawdę mamy po raz kolejny przewagę, z której trzeba skorzystać, 9 versus 9-4, 4 versus 3. Terroryści atakują od nogę, zobaczymy, co z tego będzie. Fiflaren jeszcze w Elce. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Getrite próbuje strzelać z Kałacha, na szczęście nic tam się wielkiego nie stało. Gdyby Snax coś tutaj postrzelił, to może jakieś fragi by poleciały. No ale zobaczymy jak będzie dalej. Teraz Neo zabija Getrite'a, naprawdę świetnie nam to wychodzi. Mamy 4 versus 2, Fiflaren już nie żyje, no i tylko Forest dostał. Forest zabija Taza, ale myślę, że na tym się skończy, jak nie Neo to Snax. 10-4 prowadzimy z NIP-em, także naprawdę to trzeba podkreślić, to trzeba bardzo zaznaczyć, ponieważ no, Astana Dragons nie udało nam się wygrać, ale mamy szansę i to bardzo dużą na wygranie z NIP-em. 10-4. No i teraz pytanie, co z tego wyjdzie. Zobaczmy, co będzie dalej. 5 versus 5, jeszcze żadnego fraga tutaj nie ma. Taz czeka, bodajże pod małą drabą, dokładnie. Może ktoś tutaj się wychyli. Forest niestety zabija Snaxa. A tutaj na Taza cały czas czekają. No i oba on się tutaj nie wychylał, bo może być nieciekawie, dokładnie. Getrite zabija Taza, Fiflaren zabija Neo. Paka jest już plantowana, Exist zbity przez Hypera. 2 versus 4. Hyper, kolejny frag, już dwa w tej rundzie, no i Hyper i Neo, czy Freiberg, Getrite i Forest. Czy to się może udać? No, będzie ciężko. Pit po raz drugi nie trafia, za trzecim mu się udało, ale to jest wciąż przewaga terrorystów. Będzie raczej broić na raz, dokładnie. I czy to mu się uda? 3-2, no! Gdyby może byli trochę dalej zawodnicy z nim, to by się udało, ale najważniejsze, że cała połowa naprawdę wyszła nam bardzo dobrze. 10-5. Tak to aktualnie wygląda. No i teraz chwila przerwy na reklamy. The legend begins with MSI Dragoon Army. A unique and legendary army comprised of an elite group of fighters. Now, pick up your ammo and weapons. MSI Gaming Motherboard, Gaming Graphics Card. MSI Gaming Notebook, Gaming All-in-One PC. Dragoon Army with MSI to conquer any battleground. Top player, top choice. Okej, ja witam was po krótkiej przerwie. Tak jak widzicie, mamy jeszcze 17 sekund, także naprawdę nie ma co tutaj narzekać na tę reklamę, bo gdyby nie te reklamy, to no, tego streamu by nie było, także takie mamy warunki i z tych warunków musimy się wywiązać. Także czekamy jeszcze 3 sekundy na spokojnie. Ja oczywiście przypominam o zachowaniu kultury na czacie, ponieważ admini się czają. Czai się również mobot, który będzie banował bez... może nie bez powodu, ale... tylko czai się, jak ktoś wrzuci jakiegoś linka. Okej, zaczynamy. Zaczynamy po pierwszej naprawdę udanej połowie.
mamy 10-5, no i zobaczmy, czy uda nam się wygrać pistoletówkę, która jest naprawdę bardzo ważna. Trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby udało się to zrobić Polakom, bo jeśli uda nam się wygrać pistoletówkę, to będziemy naprawdę bardzo blisko, o krok od wygrania całego spotkania. Zobaczmy, wychodzimy już na bombsite A i ta paka jest już nawet plantowana przez Hypera, dokładnie, paka jest już zaplantowana. Teraz Exist, jak on tam ustrzelił tą głowę, to nie mam pytań, kompletnie jestem w szoku. Ale zobaczmy, co będzie dalej. Ja teraz Neo, Pete, teraz jeszcze raz może Pete na tej odnodze, uda mu się go zabić. Get right, Fiflaren, co tu się dzieje? Freiberg, no tak nie miało być! Naprawdę, to co się tutaj stało na tym bombsite'a, to... No, w szoku jestem. Myślę, że w szoku są też panowie z LC Gaming. Było ich tak dużo, a jednak tą rundę wygrało NiP. No naprawdę nie widziałem, szkoda, że nie przyłączyłem. Myślałem, że tam Pete szybciej rozprawi się z zawodnikiem z NiPu na odnodze. A tak, ta runda nam tak naprawdę umknęła. Także 10-6. Szkoda. Szkoda, bo była paka zaplantowana. Były również fragi z naszej strony. No ale tym razem nie wyszło. 17-12 Taz, 17-9 Neo, 8-14 Flaren i Forest 13-13. Zobaczmy, jak teraz będziemy wychodzić na bombside A. Tym razem no nie wychodzi to tak dobrze, ponieważ Forest ma już dwa fragi, teraz jeszcze Get Right, no i sam Neo został, Neo, no i jemu się już nic nie uda zrobić, dokładnie. Zabij tam Get Right, ale to byłoby na tyle. Szkoda. Szkoda tej pierwszej rundy, w tej pistoletówki, bo... No, gdyby nie to, to można byłoby to jakoś rozegrać. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. My już kupujemy, no i przydałoby się teraz sprężyć, jeśli nie udało nam się wygrać tych pistolów. Na początku, to teraz trzeba się postarać. Wchodzimy na odnogę, na nodze jest Freiberg, on zabija już dwóch od nas, teraz Hyper zabija dwóch z NiPu, teraz Exist zbijany, a mamy 2 versus 3, Taz i Hyper. Taz wychodzi z małej draby, zabija Exist, ale został sam Hyper, no i przełączmy się na niego, czy on jest w stanie zdobyć 4 fragi w tej rundzie, czyli zdobyć jeszcze kolejne 2 fragi. Będzie ciężko, ponieważ na plecach jest jeszcze Get Right. No i cóż, nie wyszło. Mamy 10-8. No i pytanie, co będzie dalej? Naprawdę, po tej pierwszej połowie byłem bardzo zadowolony. Miałem... No, myślałem, że naprawdę w tych pierwszych rundach uda nam się zgnieść NiP. A tak... Wychodzi to jak wychodzi, dokładnie. No Forest czeka na miejscówce Taza. No i bez problemów, bez żadnych problemów go zbił. 10-8, tak aktualnie to wygląda. Get Right rzuca Heike i zabija Hypera. Neo i Pete. Ta dwójka została, no i ta dwójka raczej już nic nie zrobi. Został tylko Pete. No cóż, Get Right, dwa fragi. Dwa fragi dla Foresta i jeszcze jeden dla Exista. Nie tym razem. 10-9, no jeśli tak dalej to będzie wyglądało, to NiP zaraz zremisuje z nami. No i jeszcze wyjdzie na prowadzenie, jeśli tak dalej będą grać. Forest już najwięcej fragów ze wszystkich, 20-13, 18-15 Taz. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pit i Neo podchodzą tutaj na odnogę, zaraz będzie próbował coś tam... jakoś może się wychylić, no zobaczymy. Wszyscy tutaj krzyczą, że 16-10 dla NiPu będzie. No nie wiem, no mam nadzieję, że 16-10 mogłoby być dla nas. Ale żeby tak od razu pesymistycznie zakładać, no wiecie co. No cóż, zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. My czekamy, myślę, że będziemy czekać do tych ostatnich sekund może. Chyba, że Hyper tutaj zdecyduje się jakoś to szybciej rozegrać. Zobaczmy, Freiberg już bardzo mocno obił Filipa, on ma tylko 13 HP. Będzie ciężko. Freiberg podchodzi tam, Snax zabija, został zabity, jeszcze Freiberg, dwa fragi, Get Right znowu, no i został tylko Taz. 1 versus 4, on ma za mało HP. Dokładnie, Freiberg zdobywa kolejnego fraga, nawet 3 w tej rundzie.
No i niestety mamy to wyrównanie 10-10. Pytanie teraz, kto wróci na prowadzenie? No, większe szanse na pewno ma NiP, ponieważ oni mają za co grać. My niestety gramy rundę eko. No i ciekaw jestem, czy tymi pistolami coś tutaj zrobimy. Zobaczmy, jak tutaj Neo na początku nam to wszystko rozegra. Tam czeka już na nich Getraj, także będzie ciężko. Od górnego jest Fiflaren z AWP, dokładnie. Tam Taz zdoła zbić, minuta 20 sekund do końca. Snacks będzie wychodził gdzieś na plecy, ale tam raczej ktoś go powinien usłyszeć. Snacks został nam sam. Nawet tej paki, przepraszam, nie udało się zaplądować. No, myślę, że tam chyba sekunda, no i to byłoby na tyle. No cóż. Czekamy na tą rundę dla ESC, oby jakoś to wyszło. Aktualnie niestety NiP jest naprowadzony 11-10. Naprawdę szkoda, będę to chyba cały czas powtarzał, ale szkoda tej pierwszej rundy, która była w zasięgu ręki. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Czekamy pod Elką. Może coś z tej Elki nam wyjdzie. Exist czeka. Forest zaraz ktoś tu powinien strzelić. A jak nie on, to Exist. Forest również zdobył fraga. No i to nie wygląda dobrze. Taz dopiero teraz zdecydował się kogoś ustrzelić. Snacks próbuje strzelać, ale tam przez tego smoka nic nie widać. Forest ginie. Ginie również Snacks. No i na sam koniec Pit. Forest, trzy fragi, jeden frag od Getrighta. No cóż, nie idzie to tak jak powinno. Strasznie, wydaje mi się, że tak strasznie powoli zaczynaliśmy wchodzić, albo no nawet jak już weszliśmy na ten bombsite, to było ciężko, no co robimy dalej? No spokojnie, Forest sobie wszystkich wyjmował. No i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Snacks tam na jakimś lagu zbity przez Foresta. 5 versus 4. 12-10 NiP prowadzimy. Czekamy jeszcze przed bombsite'em B, bo tylko tam jesteśmy. No i pytanie, czy coś tam uda się zrobić? Czasem nam również strasznie laguje, ale udało mi się go zabić. Udało się zabić Getrighta. Fiflaren cały czas czeka, aby się tutaj nikt nie wychylił pod jego celownik. Zobaczymy. Paka cały czas pika. Pita również tam strasznie loguje, ale no co z tego? Zobaczmy, został nam sam Pit, 1 versus 3, no i po raz kolejny, kolejna runda dla NiP-u. Naprawdę źle to wygląda. Osiem rund pod rząd NiP. Zawodnicy z NiP-u zdobyli. Także to naprawdę nie jest dobrze. Nie jest dobrze, to trzeba sobie przyznać. Może wezmę sobie nagranie. Powinno troszeczkę przestać lagować, bo w tym GoTV jest dosyć dziwnie. Pit zabija Freiberga. No i może tym razem, może tym fragiem zacznie się seria wygranych rund dla ESC, chociaż no, zobaczymy. Mamy 4 versus 4. Czekamy na jakiś bezpośredni ruch gdzieś na tym może bombsite A, przepraszam, a może na bombsite B, bo tam też mamy szansę jakoś wejść. Tam jest Getrighta, no może być jeszcze Fiflaren. No ale czekamy na te wbicie. Jest frag od Taza, razem z Neo udało mi się go zabić. Na odnodze jeszcze czai się Forest, gdzieś tam chyba za smokiem nawet. Fiflaren na nowym gnieździe zabija, ale został szybko, również szybko zabity przez Taza. Na odnodze cały czas jest, ale już nie ma Foresta. Mamy 3 versus 2, 2 versus 1. Paka Zamant będzie plantowana, ale nie, jednak Getrighta zabija Taza. Mamy 1 versus 1, 2 fragi od Getrighta. Snacks póki co bez żadnego fraga, ale może zdobyć tego najważniejszego w tej rundzie. Czekamy na jakiś jeden dobry ruch. Dobry ruch od Snacksa, ale on nawet nie wie, gdzie jest jego przeciwnik. Nie wiem, czy ktokolwiek wiedział, gdzie był Getrighta.
Zobaczmy, on czeka cały czas na odnoc, zauważył Snacks, ale został zabity! Udało się w końcu zdobyć tą najważniejszą rundę, tą, która zatrzyma NiP. Tak więc mamy po tych 8 rundach wygranych pod rząd przez NiP, mamy rundę dla ESC Gaming 13-11. Także jednak udało się. Udało się, no i zobaczmy, czy będzie... Czy to się uda po raz kolejny? Wychodzimy pod... podchodzimy od bombsite, ale tam już czeka nas Getrite. On zabija Pita, zabija również Hypera, tam jeszcze Fiflaren dorzuca od siebie. Zostało nas tylko dwóch, no i tego... Z tym będzie ciężko, ponieważ Snack został znowu sam, mamy 4 versus 1, no i... To byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą rundę. 14-11 NiP, no i oni są tak naprawdę... Dwie rundy brakuje im do końca tego spotkania. No cóż, zawsze można pocieszyć się jeszcze, że mamy, że czeka nas dzisiaj jeszcze jedno spotkanie ESC Gaming z LGB Esports. No ale teraz powinniśmy żyć jeszcze tym spotkaniem, meczem z NiPem. Zobaczymy. Jeśli za Sana Dragons mogliśmy wyrównać, a raczej jak nie wyrównać, to zrobić parę rund, to myślę, że teraz też może coś z tego wyjść. Zobaczmy. Niestety mamy teraz rundę... Ekon Snacks chyba tylko grał. Zobaczymy. Mamy pakę. Pytanie, czy z tej paki zrobimy jakiś pożytek. Snacks zabija Exista. Mamy 4 versus 3. Niestety już kolejne fragi lądują na koncie naszego przeciwnika. Mamy 4 versus 2. Neo cały czas walczy, Hyper zabija Foresta, mamy 2 versus, 3 versus 1, ale na plecy podchodzi mój już Getrite, no i ta runda niestety nie należy do was, do nas, przepraszam, 15-11, NiP prowadzi i no może to wygrać, a raczej to jest wręcz pewne, że NiP to wygra, chyba że stanie się jakiś cud i wygramy 4 rundy pod rząd. Mam nadzieję, że uda nam się coś z tego zrobić. Jeśli zmobilizujemy się wystarczająco, to te następne 4 rundy mogą należeć do nas. Zobaczmy, Tas zabija Gwizdy, tam jeszcze wcześniej Snacks. Cały czas skaczemy, jest ta przewaga wyprowadzona, Snacks kolejny frag, mamy 4 versus 2. No i czy to się uda, czy uda nam się zdobyć tą kolejną bardzo ważną rundę. Mamy zaplantowaną pakę, no i cały czas walczymy do końca. Snacks, pomimo tego, że ma tylko 2 HP, ale on wciąż walczy, wciąż chce jak najlepiej dla swojego teamu, ponieważ zdobywa kolejnego fraga, no i teraz na sam koniec jest ta 12 runda. 12 runda dla ESC Gaming, no i tylko 3 brakują nam do zremisowania tego spotkania. No i zobaczmy, co będzie dalej, czy to się uda zrobić? Pytanie do osób na streamie, czy uda nam się zrobić kolejną rundę, wygrać to. Zobaczymy, jak na razie Fiflaren niestety zabija Pita, mamy 5 versus 4. Getrite będzie krócił ten zamek? Raczej nie, będzie czekał wciąż na swojej pozycji. Hyper na LC, tam pod małą drawą jest ta z Neo. Zobaczmy, no tak naprawdę nie mamy gdzie wyjść, nie mamy jakiejś luki, nie można nic tutaj wykorzystać, żeby wyjść na któryś bombsite i zaplanować pakę. No, zobaczmy, czekamy na jakiś ruch, czy od Hypera, czy może od Taza, Neo albo Snacksa. Neo podchodzi pod bombsite B razem z Tazem. Lecą tam jakieś smoke, ale chyba będziemy przechodzić na małą drabę, tam od Elki jest Hyper, także coś z tego może wyjść, zobaczmy. No na tym nieszczęsnym gnieździe czeka nas Exist, no i on tutaj może dużo zrobić, zobaczmy, czekamy cały czas. Exist, jeśli on się wychyli w odpowiednim momencie, to może nas powstrzymać przed wygraniem tej rundy. Hyper zabił jeszcze Foresta, my cały czas próbujemy się strzelać, Snacks podchodzi, no i nie udało się zabić Freiberga, nie wiem jakim cudem. Mamy 1 versus 4, tak w wyrównanej sytuacji nie wyszło, 16-12. NiP wygrywa z ESC Gaming, no i co najwyżej Taz na pocieszenie zdobył skina. No cóż,
Nie wyszło to tym razem. Ja zapraszam Was na kolejną krótką przerwę reklamową. No i wracamy za moment.